Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Ryszard Sowiński, jestem rektorem Uniwersytetu WSB Merito i zostałem poproszony o wprowadzenie do cyklu spotkań, na których będziemy rozmawiać o przyszłości. Przyszłości związanej ze środowiskiem, z klimatem, z cywilizacją, z ludzkością w ogóle. Dla nas jest to o tyle ważne, że przepraszam, że tak nawiążę do takich biznesowych troszeczkę klimatów, ale my przygotowujemy strategię na najbliższe lata, bo kończymy właśnie realizować strategię dotychczasową. A zawsze jak duża organizacja, my jesteśmy w tej chwili największą uczelnią niepubliczną w Polsce, jak organizacja przygotowuje strategię, to zaczyna od głębokiej refleksji na temat tego, jak się zmienia świat, jakie wyzwania stawia przed nami przyszłość, więc myślę, że to spotkanie na pewno się wpisze w nasze prace strategiczne, Piotrze. Nie będę, znaczy ja nie jestem od tego, żeby przedstawić prelegenta, ale muszę powiedzieć, że pana profesora Piotra Tojowskiego znam od lat 34. Tak, spotkaliśmy się na początku lat 90. To w takim burzliwym okresie końca komuny i początku wolnej Polski. I właśnie ta działalność, nazwijmy to antypaństwowa, tak nas połączyła. Muszę powiedzieć, że Piotr jest wyjątkową osobą. Wyjątkową osobą, bo później słyszałem go wielokrotnie w mediach, nie widzieliśmy się chyba z 15 lat. Wyjątkową osobą, bo już wtedy było wiadomo, czym się interesuje, co jest jego pasją i co będzie jego pasją. A jego taką podstawową pasją były ptaki, obserwacja ptaków. Co? Zostały nadal. Tyle, ile mi Piotr o ptakach wtedy naopowiadał, to w głowie się nie mieści. Obserwacja, badania naukowe później nad ptakami. I muszę Państwu powiedzieć, że mam pewien wkład w życie Piotra, bo wymyśliłem dla niego ksywkę. I Piotr jest znany w środowisku ekologów, ornitologów pewnie, nie tylko jako ptasiek. Zapytałem Piotrze, czy mogę o tym powiedzieć, więc mówię, że to jest to jeszcze z czasów naszej starej znajomości. Dzisiaj wystąpienie będzie dotyczyło, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, kontaktu człowieka z przyrodą i konsekwencji, które ten kontakt ma. Jak niektórzy z Państwa wiedzą, ja też jestem bardzo mocno związany z przyrodą i kiedy myślałem, co powiedzieć, to powiem na rozpoczęcie, i to nie będzie naprawdę krótkie, to pomyślałem sobie, że się podzielę z Państwu osobistą refleksją i poproszę Państwa o osobistą refleksję. A moja refleksja jest taka, jestem bardzo często w lesie. Spędzam czasami w lesie długie tygodnie, nie wychodząc w ogóle do siedzib ludzkich i zastanawiałem się, Piotrze, co ja mogę powiedzieć w kontekście swojego tematu i postanowiłem powiedzieć, co ja czuję, kiedy jestem tam, kiedy tam jestem, kiedy się zanurzam w ten las i kiedy tam przebywam. I może Państwo uzupełnią to, ale kilka takich słów mi przyszło do głowy. Spokój, harmonia, absolut, to jest spotkanie z absolutem jakimś, taką fajną samotność, gdzie człowiek jest sam ze sobą, z dala od innych ludzi i jest naprawdę ze sobą. I też korzyści na pewno i psychiczne, i zdrowotne. Muszę Państwu powiedzieć, że tak po pandemii zaobserwowałem, co nie do końca mnie cieszy, z jednej strony, a z drugiej cieszy, że w lasach pojawili się ludzie, których przez 30 lat w życiu nie widziałem. Zobaczyłem w głębokim lesie ludzi, którzy widać, że przyjeżdżają z miasta, chłopak, dziewczyna, i idą sobie za rękę w środku lasu 20 km, ja w Puszczy Noteckiej głównie przebywam, 20 km żadnego człowieka i oni tam idą, oni są. Ja nigdy takich rzeczy nie widziałem, jak widzę teraz. Także myślę, że po pandemii wiele osób odkryło, jak to jest ważne. Jeszcze dorzucicie coś? Skradłeś mi pierwszy kawałek wypowiedzi. To możesz się powołać. Macie jeszcze jakieś pomysły? Bo jest coś takiego niezwykłego. No, w tej siła przy... i taki majestat. Majestat, tak, ja powiedziałem absolut, ale majestat, tak. Ciekawość poznawcza.
ciekawość poznawcza i odnajdowanie rzeczy i wypełnianie czasu rzeczami, czynnościami, o których człowiek, który nie był w lesie, nigdy by nie pomyślał. Mnie czasami pytają, Ryszard, co ty tam robisz w tym lesie, tak? No jesteś cały dzień i co ty tam robisz? Ładuję akumulatory. Ile rzeczy można robić tam i cieszyć się samym robieniem. I to myślę, że ta uważność jest tutaj dobra. Wiele problemów też rozwiązałem będąc w lesie, powiem szczerze, bo właśnie wtedy, kiedy człowiek jest sam ze sobą, może pomyśleć troszeczkę inaczej o sobie, o tym, co przed nim. Jeszcze ktoś coś doda do tego, jak wy się czujecie, kiedy tam idziecie, bo nie jesteście na pewno przypadkowymi osobami, tak? Tutaj miastowych chyba dużo nie ma, a może są, to właśnie fajnie. Okej, okay, proszę Państwa, pociąg z Dworca Zachodniego do Wronek jedzie 30 minut. W sobotę o 8, chyba 30 jest odjazd. Samochodem trochę dłużej, ale mamy to wszystko naprawdę pod ręką za parę złotych, właściwie za darmo. I cieszę się, Piotr, że jesteś tutaj i że zaczynamy od Ciebie właśnie. Dziękuję. I życzę Państwu niezapomnianych wrażeń. To jeszcze może dopowiem, że ten nasz specjalny cykl nazywamy Merito for Future właśnie dla przyszłości. To, co Pan Rektor powiedział, że staramy się mówić o przyszłości tej, która jest na wyciągnięcie ręki, ale też tej przyszłości, której dzisiaj nie ogarniamy naszą wyobraźnią. Wielka ekologia rodzi się w małych pomieszczeniach, w małych społecznościach, w naszych głowach i po to, żebyśmy na tą przyszłość spojrzeli trochę spokojniej, zaprosiliśmy wielu mówców, którzy w takim cyklu cotygodniowym będą się z nami co środę spotykali w ramach tego cyklu Merito for Future, więc dzisiaj rzeczywiście zaczynamy od opowieści o przyrodzie, która może być zaskakująca, która może być, kontakt z tą przyrodą może być nieoczywisty i bardzo się cieszę, że rozpoczynamy dzisiaj, spotykamy się co środę o godzinie 17 na naszej uczelni po to, żeby o tej przyszłości widziane z perspektywy ochrony środowiska, dotyczących spraw klimatu, również kultury, cywilizacji, żeby o tym sobie wszystkim porozmawiać. Bardzo się cieszę i Szanowni Państwo, Piotr Janowski, Alicja Dec przed Państwem. Mam wielką przyjemność poprowadzić to pierwsze spotkanie z cyklu. Będzie to początek naszej podróży i cały ten cykl Merito for Future prowadzi nas przez te ścieżki ekologiczne, przyrodnicze, no, ku lepszej przyszłości, ku takim rozwiązaniom, które mają nam dać nadzieję, to chyba słowo klucz, ale też sporo rozwiązań i dlatego właśnie dzisiaj tu jesteśmy, żeby o tych rozwiązaniach porozmawiać, żeby na nich się skupić. I dziś naszym gościem jest Piotr Trojanowski, uczestnik Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu IPCC, ale też naukowiec, popularyzator ochrony przyrody, pisarz, podróżnik, no i profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z tym pisarzem tu pani pojechała. Nie no, pisarz jak się patrzy. Dzień dobry, po raz Dzień kolejny. Dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym i nie tylko o tym, w jaki sposób przyroda może nas uleczyć. I kiedy myślałam sobie o tym temacie, to od razu pomyślałam sobie o takich dwóch drogach. Stoimy na skrzyżowaniu i widzimy dwie drogi. Pierwsza z nich to ciało, a druga z nich to dusza. Czy również widzi pan profesor takie rozróżnienie i czy w ogóle można mówić o jakimś podziale, jeśli chodzi o uzdrowienie przez przyrodę, które idzie w ciało i idzie w duszę, bo jeśli chodzi o ciało, to od razu nasuwają mi się kilka dosłownie przykładów, jak chociażby czasami magiczne kamienie, lecznicze rośliny, drzewa, czy terapie z udziałem zwierząt wszelakich, koni, psów i innych. Czy również widzi pan takie rozróżnienie, czy to od początku trzeba brać całościowo? Dobrze, to ja zacznę od tego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Po pandemii ludzie zaczęli doceniać to, jak przyroda jest dla nas ważna, jest kluczowa nie tylko dla nas. To w wielu krajach na świecie ludzie zaczęli to lepiej rozumieć. Oczywiście ruch kąpieli leśnej w Japonii no ma z 50 lat albo w Korei, prawda? Ale tam niektóre problemy, które są dość podobne do tego, co było w czasie pandemii, samotność, brak możliwości kontaktu z innym człowiekiem, no w jakiś inny sposób powstały, więc ludzie szukali tego zastępstwa. I rzeczywiście rok taki 2020 był przełomowy. W tym roku już była szósta konferencja terapii opartych na kontaktach z naturą. Głównie, znaczy byłem chyba
tam było z 200 osób, myślę 5 to nie byli lekarze, a między innymi ja, czyli zajmując się tym bardziej od strony takiej czysto naukowej, czysto ich badań podstawowych, ale wszyscy powtarzali to samo, że tak naprawdę po COVID-zie zainteresowanie naukowe tym absolutnie wystartowało. Ja muszę powiedzieć, że pierwszą pracę dotyczącą wpływu obserwacji ptaków jako pewnej metafory terapii napisałem w 2018 roku. W tym samym czasie profesor Murawiec w innym czasopiśmie napisał pracę i tak się poznaliśmy. Sławek Murawiec jest lekarzem psychiatrą bardzo znanym i od tego czasu mnóstwo badań robimy razem. W zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie rozmawiali albo nie gadali o nowych eksperymentach. I teraz to, co też już wybrzmiało dzisiaj i w pani pytaniu, i w tym prologu Ryszarda, to było to, że coś czujemy, coś dotykamy, coś robimy. No ja jestem z takiej starej szkoły naukowej, że jednak szukamy dowodów naukowych i nie tylko naszego dobrego samopoczucia, tylko to, co mnie najbardziej interesuje, to jest znalezienie mechanizmów, dlaczego ta przyroda działa. To nie tylko, bo to, że ona działa, to my już wiemy. A tak naprawdę super interesujące, przynajmniej z perspektywy naukowej, jest zrozumienie tego mechanizmu, dlaczego tak się dzieje, który element naszego dobrostanu, naszego organizmu, naszej duszy tak naprawdę jest naprawiany. I tutaj już nawiązując do tego, co pani powiedziała, zdecydowanie nie da się oddzielić, a przynajmniej nie da się łatwo oddzielić tego, co działa na psychikę, tego, co działa na ciało. Tak naprawdę jesteśmy jednością, tylko takie holistyczne widzenie medyczne naprawdę wraca. Ja wiem, że tego w NFZ-cie jeszcze nie widać, ale jakaś taka ogólniejsza refleksja nad tym, że te stare powiedzenia w zdrowym ciele, zdrowy duch, to naprawdę mają sporo sensu. I ja to zrozumiałem też, widząc osoby, które bardzo coś boli, że one po prostu nie są w stanie niczym większym, niczym głębszym się zajmować, bo ból fizyczny potrafi być dojmujący. I to wiedziałem z różnych badań, które robiliśmy wcześniej. Natomiast inny kolega psychiatra, z którym też dużo współpracowałem, powiedział mi ciekawą obserwację, która mnie natknęła do tego, żeby pewne eksperymenty, o których mam nadzieję zdążę Państwu powiedzieć, w ogóle wykonywać. Marcin mi kiedyś powiedział taką rzecz, że słuchaj, miałem takiego pacjenta, który rozwalił się na motorze i rozwalił sobie ramię, złamanie otwarte, coś nieprawdopodobnego. A Marcin jest psychiatrą, to powtarzam. No, facet do niego przyszedł, już po tej terapii, po składaniu tej ręki przez ortopedów, chirurgów, mówi, panie doktorze, to mnie napieprzało naprawdę mocno, ale to jak mnie bolało w depresji, to było jeszcze 3 razy silniejsze. I on to opisał, ten swój stan. I wtedy mówię sobie, kurczę, no to są ciekawe obserwacje, ale co z tym zrobić? Z drugiej strony też pewnie Państwo widzą, że mamy olbrzymi kryzys zdrowia psychicznego. No to żyjemy coraz dłużej. Niby się mówi o jakości życia coraz większej. No ale jeśli popatrzymy na, nie wiem, ja nie mówię tylko o depresji, tylko o naprawdę ciężko, bo choroby układu nerwowego generalnie są trudne do badania. Bo to albo z jednej strony mamy takie fatum, że nikt się nie chce przyznać, że jest chory psychicznie, albo w drugiej strony, że w pewnym momencie powstaje moda na to, żeby być chorym psychicznie. Troszkę, albo chorym psychicznie, żeby mieć jakąś chorobę układu nerwowego albo gdzieś sobie L4 skombinować w jakiś sposób. Nie? I to jest trudne do zbalansowania. To w statystykach medycznych, takich, które normalnie liczymy, żeby pokazać, jakie są problemy zdrowia publicznego, to nie są dobre parametry. Ale jeden parametr jest naprawdę totalnie dobry. Liczba samobójstw. I on jest nieprawdopodobny. To jest po prostu to, co mamy do czynienia, trend światowy, ale polski bardzo mocno, który na niekorzyść odbija od trendu światowego przez ostatnie ćwierć wieku. To jest coś absolutnie niesamowitego. Dotyka to większej proporcji mężczyzn, mieszkańców dużych miast itd., itd. Myśmy się zaczęli zastanawiać, skąd te problemy się biorą. No, to oczywiście nie ma prostych wyjaśnień. Natomiast jeśli się robi takie przekrojowe badania na całym świecie i patrzy się na liczbę samobójstw, zaraz powiem dlaczego, nie tylko na objawy depresyjne, to generalnie te społeczeństwa, gdzie bardziej jest podkreślany kontakt z przyrodą, mają mniej takich zachowań. I wręcz takie terapie powstały, zwłaszcza w Korei Południowej i w Japonii, gdzie też jest problem, że oni zobaczyli, że jak nie otworzymy ludzi na kontakt z przyrodą, no to będziemy mieć naprawdę poważny problem cywilizacyjny. I to, że tak powiem, to myślenie o terapeutycznych funkcjach natury przyszło z takiego naprawdę wysokiego C. To nie, że tam coś tam
kumaliśmy, że nasi dziadkowie częściej tam chodzili gdzieś tam po łące na boso albo coś, tylko że to naprawdę przyszło jako odpowiedź taka mocna na bardzo mocny problem. A dlaczego? I w Europie też widzimy w zasadzie taką dość poważną korelację między, może nie liczbą samobójstw, ale na pewno między wyrażaną indywidualnie jakością życia, tym well-being, a kontaktem z naturą. Jak Państwo popatrzycie na społeczeństwa europejskie, które są najbardziej zadowolone z życia, to są kraje skandynawskie. Ale ktoś może powiedzieć, hej, kurde, co to za argument? Jaki kontakt z naturą? Są po prostu najbogatsze. Tak, to jest jeden z argumentów. Ale mają... Z drugiej rzeczy sobie nie zdawałem sprawy, jak rozpoczynaliśmy te badania. Mają największą sprzedaż psychotropów też w Europie. Więc to na pewno nie jest tak, że tylko ta przyroda odpowiada za wszystko i dlatego też sięgnęliśmy po te rozwiązania mechaniczne. No i teraz tak, pani powiedziała o tym lesie, o tych kamykach. Na kamykach się nie znam. Jakby ktoś chciał podarować kamyk szlachetny, to biorę, ale na tym się zupełnie nie znam. Natomiast mnie wciąż fascynowało nie, że czy to działa, tylko w jaki sposób to działa. No i z grubsza wiemy, jak działa ten mechanizm na różne elementy naszego ciała, ale odpowiedź wcale nie jest taka prosta. To od razu powiem, że można powiedzieć, to jest strasznie skomplikowane, albo lepiej naukowcy odpowiadają, że it's complex matter, czyli że jest to bardzo złożone, nazwijmy to. Może nawet nie do tego koledzy, którzy mnie wprowadzali, czy pani też nie powiedziała. Ja też pracuję w Niemczech w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Monachium. Tam mam pół etatu. Jestem profesorem wizytującym i tam się zajmujemy jakby składaniem matematycznym tych rzeczy, które też tutaj próbujemy, że tak powiem, zrozumieć, jak ten kontekst działa. No i co? Ale jak mam jakąś złożoną rzecz, to rozłożenie jej na części pierwsze nie jest idealnym sposobem na poznanie funkcjonowania całości, ale coś trzeba zrobić. No i zaczęliśmy się zastanawiać, jak te rzeczy wpływają na nasze ciało i nasz układ nerwowy, czy na duszę, czy jak tam zwał, czy na umysł, czy na mózg. No i kontakt z lasem jest bardzo prosty. To znaczy idziemy, jest coś zielonego, najczęściej zielona barwa bardzo dobrze działa na nasz mózg. Mamy super zapach, olejki eteryczne, które świetnie działają. Jak ktoś zbiera grzyby, na przykład przez długie lata nie wiedzieliśmy, dlaczego grzybiarze są tacy szczęśliwi. No bo są. I tutaj też działają bardzo fajne elementy. Z jednej strony mamy układ nagrody, czyli znajduję coś, co szybko wpływa na strzał dopaminy w moim mózgu, a druga strona, że jak się nachylam, no to raz, że to są ćwiczenia, czyli na ciało, ale jest jeszcze inna rzecz. W glebie są takie małe substancje, nazywają się geosminy. To jest ten sam rodzaj substancji, która po deszczu się wydziela. Lubimy ten zapach po deszczu. To nie jest tylko ozon, tylko właśnie te geosminy, które działają może nie jak afrodyzjak, ale jak dobra substancja podbudowująca nasz układ nagrody, czyli takie po prostu lepsze samopoczucie. Więc jak się człowiek zaczyna zastanawiać, to tych takich wyjaśnień, innych niż ta ezoteryka kamieni, takich czysto mechanistycznych jest całkiem dużo. No i kurczę, jak za dużo, to niech pani mnie stopuje, bo jak ja się nakręcę, to jadę szeroko. No i dobra, no i następne było pytanie takie, no skoro w tym lesie wiemy, jak to jest, to po co się zajmować jeszcze czymś dodatkowym w tej przyrodzie? Czy nie wystarczy ludzi puścić do parku, lasu nad jezioro, żeby byli fajni i szczęśliwi? Po co my im jeszcze rzucamy do głowy to, że mają poznawać przyrodę, a nie tylko ją lubić, żeby po prostu, żeby zdrowieć, nie musisz kochać swojego lekarza. Nawet może być wyjątkowej klasy burakiem, byle dobrze przepisał receptę. Nie? A my tutaj mówimy, no nie, że to trzeba coś więcej, że nie wystarczy się po prostu zanurzyć w tej przyrodzie, że to jest pierwszy krok, że warto pójść może kawałek dalej i o tym, jak ten system działa, pomyśleć. No i dlaczego? Po pierwsze, parę lat temu Hiszpanie odkryli taką ciekawą rzecz, która po angielsku nazywa się plant blindness, czyli że jesteśmy ślepi, niewidomi na niektóre rośliny. To znaczy, że idziemy do lasu, widzimy las, a drzew nie widzimy. W sensie, że nie potrafimy ich często nazwać, że nie musimy tego wiedzieć. To na nas działa, ale odkryto też, że możemy to poprawić. Odkryto to w bardzo przypadkowy sposób, wcale, i to nie są nasze badania, zawsze żałuję, że nie robimy tak odlotowych badań. Odkryto to przez zupełny przypadek. Dzieciom
zawsze mówię, kurczę, to jest jak w memach. Najlepsze badania jednak robi się w Ameryce, ale... Amerykańscy naukowcy pokazali ciekawą rzecz, która paradoksalnie w ogóle nie była związana z przyrodą. Dzieciom założono takie hełmy i obserwowano je, jak się bawią w przedszkolu. I dano im zabawki, takie samochodziki do zabawy. Takie, jak byliśmy mali, to się nazywało resoraki. Takie miniaturki samochodów. I okazało się, że jak dziecko nie powie, to jest mały, żółty samochodzik albo duży, czerwony samochodzik, tylko potrafi to nazwać, nie wiem, Volvo, BMW albo Mercedes, nie wiem tam, czym poważni, bogaci ludzie jeżdżą, to wystrzał dopaminy jest lepszy niż jak tylko takie ogólne nazwanie. No i później nasz zespół z profesorem Christopherem Randlerem z Uniwersytetu w Tybindze, myśmy tak sobie zaczęli się śmiać z tych badań, bo one gdzieś tam były opisane. A nagle Krzysztof mówi, kurczę, może byśmy sprawdzili, czy to działa tak na ptakach, nie? Że jak ludzie potrafią nazwać to, co widzą, czy będzie wyższy strzał dopaminy. No kurczę, i tak jest. A tego jeszcze cały czas nie mamy skończonego eksperymentu, ale ja to pokazuję, jak z różnych, że tak powiem, rzeczy te wszystkie informacje do tego, żeby zrozumieć działalność kontaktu z przyrodą działa. Jeszcze, i to już będzie ostatnie, później pani dam. Bo też to już dzisiaj padło, czy my musimy dotykać tej przyrody, czy co się dzieje z naszą głową, z naszym ciałem. No i o tym to też, tak jak powiedziałem, padło dzisiaj. O takiej klasycznej zooterapii albo o klasycznych działalności ziół leczniczych, czyli o tych substancjach czynnych, które są w roślinach leczniczych, wiemy, no, przepraszam, od zarania cywilizacji tak naprawdę, nie? Przynajmniej w tych ziołach. A o kontakcie takim terapeutycznym z psem, czyli tam dogoterapii, felinoterapii, hipoterapii, alpakoterapii, też wiemy bardzo dużo. Tylko zauważcie Państwo, że w tych wszystkich terapiach jest jakby jeden problem. Żeby one działały, musi być fizyczny kontakt z tym zwierzęciem. Czyli, że to zwierzę trzeba mieć, pogłaskać, być z nim. No i ktoś powie, super. No tak, to jest z jednej strony super, ale z drugiej strony są grupy pacjentów, którym w ogóle to nie działa, bo są uczulone dzieci na sierść, bo są na to uczulone, na tamto. Jak jest pies w domu, no to poza tym, że wyjdziemy na świeże powietrze, no to też jest jakiś rodzaj obowiązków, że się nie da łatwo podróżować, albo że trzeba ten hotel organizować, albo nie wiem, co tam jeszcze. I jest to jakiś rodzaj dodatkowego zobowiązania. A te terapie, które mnie jak najbardziej interesują, to są te takie terapie oparte na tym, żeby z pewnym dystansem być do tej przyrody. Że z jednej strony idziemy do lasu i tam się super czujemy, ale żeby system działał, my nie musimy dotykać tego zwierzęcia. I są dwie grupy zwierząt, dwie grupy w tych układach przyrodniczych, które spełniają te warunki i doskonale działają. To są właśnie ptaki i dlatego od lat, że tak powiem, 40 paru się nimi tak dość poważnie interesuje. No i druga grupa, która też mnie fascynuje bardzo mocno, to są owce, bo to jest jedno ze zwierząt gospodarskich, gdzie nie musimy być bardzo blisko, a gdzie ten efekt taki naprawdę terapeutyczny jest niesamowity. I powiem Państwu, że też kolega, jak wprowadzał, mówił o rozwiązaniach biznesowych. Na tej konferencji dotyczącej zdrowia i kontaktu z naturą była jedna sesja poświęcona tylko kontaktowi z biznesem. Czyli czy ludzie są skłonni płacić za jakieś terapie? I dwa przykłady zapamiętałem, nawet je tak w takim sprawozdaniu z profesorem Murawcem wspólnie wychwyciliśmy i napisaliśmy. Myślę, że to lada moment się ukaże. Jedno to było takie, że w Anglii zbudowano taki specjalny namiot, ale raczej takie iglo. I nazwano je, taka gra słów, sleep well, tak jak do sleep well. I to iglo zbudowano na pastwisku i noc w tym iglo, w tym takim szklonym na tym pastwisku kosztowała, w założeniu miała kosztować 200 funtów. Tydzień po rozpoczęciu projektu podniesiono cenę na 1200 funtów, bo było za dużo chętnych. No i system działa. A druga rzecz, którą zapamiętałem z tego biznesu, z tego spotkania i z tego spotkania biznesowego w kontaktach z naturą, była kompletnie odlotowa. Można sobie to łatwo... Jest taka
pani, która w Anglii założyła taką szkołę terapii z naturą. I ona to założyła jako wielka, była dużą prawniczką zajmującą się nieruchomościami. Elizabeth Dawson. I ona odeszła z pracy, powiedziała, że już zarobiła tyle kasy w wieku tam 40 paru lat, że już nic więcej nie potrzebuje. Teraz chce sobie po prostu pojechać tu gdzieś w góry, tu gdzieś do lasu i gdzieś tam zaczęła to opisywać. Nie? I założyła taką, no i później ludzie jej zaczęli pytać, jak to robić. Została takim, jak ktoś teraz mówi, coachem, tak? Mm-hmm. Do tego kontaktu z naturą. I Liz ma taką jednoosobową firmę, powtarzam, bo to jest dość istotne w tym wszystkim. W ubiegłym roku obroty tej firmy to było 1,7 miliona funtów jednej osoby. No chyba państwo rozumieją, że kurde koszty prowadzenia, że tak powiem, coachingu, kurde na mchu, to nie będzie połowa tej kasy, tylko to pokazuje, ile ludzi, ile rynek jest skłonny za to płacić, więc ja myślę, że oczywiście jakiś element mody jest w tym wszystkim i tak dalej, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby ludzie, którzy liczą pieniądze, bardzo mocno płacili za coś, co nie działa. Nie? Także to jest zawsze takie sprawdzam, które przychodzi. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, to jeszcze chyba tylko tak. Wskrót, że na pewno działa i na ciało, i na mózg. I na jedno, i na drugie. Żeby mogło zadziałać, myślę, że czasami musimy na to działanie pozwolić. I tak zastanawiam się, bo padło tutaj kilka słów, takich jak chociażby spokój, w tym spokój ducha, potrzeba ciszy, spokoju. O tym to ja świetnie opowiadam, ale sam, jak pani sama widzi, ja to raczej jestem wulkan energii, kurczę. Tak. Też ważne jest w tym wszystkim to, jak my czujemy się pośród tej natury. I tak zastanawiam się, bo pewnie osoby, które na co dzień mają sporo natury wokół, to nie mają wrażenia jakiegoś oderwania, ale no tacy miastowi, kiedy do tego lasu już się wybiorą, wsiądą w pociąg i wysiądą w puszczy, czy my czujemy się dzisiaj jako część tej natury, czy czasami jako obcy, może jako intruz, a może czasami jako wróg? Czy jest dzisiaj u nas w społeczeństwie taka gotowość do tego, żeby się, powiedzmy, górnolotnie zjednać z tą naturą? Czy my na poziomie deklaracji to mówimy, że tak, to chciałem tak, powiedzieć, deklaratywnie wszystko super działa. Wszyscy kochają naturę, ale jak nagle spotykamy gdzieś w dziczy rzeczywiście jakieś zwierzęta, czy nawet te ptaki, czy inne objawy natury, to nagle odskakujemy i my nie byliśmy na to gotowi jednak. To ja muszę powiedzieć tak, na pewno jest olbrzymie zróżnicowanie indywidualne i to już... Jak państwo popatrzą na większość badań medycznych czy biomedycznych, to się mówi o takim tak zwanym evidence-based medicine, czyli że szukamy dowodów naukowych na to, że jakaś tam substancja działa. Tak? Tam dzielimy grupy na grupę kontrolną, grupę badaną, podwójnie ślepą próbę, że lekarz nie wie, co podaje, pacjent nie wie, co dostaje, żeby wyeliminować te różne efekty. W przypadku takich badań z naturą tak prosto się tych prac nie da robić, więc jest to od razu to zrobię takie zastrzeżenie metodyczne, że to nie jest takie idealne. Ale też nie da się dlatego, nie, że tak trudno wybrać te grupy, tylko że odpowiedź nasza jest daleko bardziej indywidualna na przykład niż na substancje chemiczne. Ale są badania populacyjne, które są, no, można powiedzieć, jednak dość dramatyczne, jeśli chodzi o to, jak rozumiemy naturę. Bardzo ciekawe badania są takie, które w ogóle ludziom, nie pytano ludzi, nie badano ludzi, co sądzą o kontakcie z naturą, tylko pośrednio to badano. Zaprzęgając sztuczną inteligencję, ze 2-3 lata temu Anglicy zrobili bardzo ciekawe badania dotyczące tego, jak wygląda w utworach kulturowych, czyli w poezji, w piosenkach, w tekstach piosenek i w prozie, występowanie dzikiej przyrody. Okazuje się, że przez ostatnie 200 lat absolutnie spadło. Czyli że jakby nam na czymś bardzo zależało, to byśmy dużo o tym pisali, dużo o tym wspominali. A te wątki są znacznie słabiej eksponowane niż były. No, wynika to z różnych rzeczy, ale przede wszystkim to, co też pani powiedziała w swoim pytaniu, no właśnie z tego miastowego trybu życia. Od 2012 roku połowa populacji Homo sapiens żyje już w miastach. W roku 2034 chyba ma być to już 75%. No i ktoś powie, co z tego? No to ludzie się upchają w tych blokach, będą, że tak powiem, mniej zanieczyszczać świat. Guzik, prawda, bo zanieczyszczają też siebie. Nie? To zawsze, dlaczego ta przyroda nam jest potrzebna, zaraz odpowiem, czy jest lepiej, czy gorzej, ale muszę dać takie dłuższe wprowadzenie. No, my żyjemy w kompletnie sztucznym świetle,
To znaczy w sztucznym świetle, na które składa się sztuczne światło, co zmienia nam całą fizjologię organizmu. Naprawdę. Od takiej prostej typu komfort snu i sprawdzenie niebieskiego ekranu przed snem, aż po nawet taki permanentny prawie że jetlag, nie? Że to światło jest tak wysterowane, że my trochę żyjemy jak kury, kurczę, w sztucznym kurniku. Drugie to jest, że żyjemy w hałasie. To znaczy, że liczba bodźców tych dźwiękowych, które do nas dociera, jest bardzo wysoka, jest naprawdę, nawet jak jest ciche miasto, to i tak ta liczba tych bodźców dźwiękowych jest bardzo wysoka, czyli to drugie obciążenie mózgu. Ale jest trzecie, z którym sobie znacznie rzadziej, z którego obecności znacznie rzadziej tego faktora zdajemy sobie sprawę. Nie wiem, czy Państwo jesteście świadomi tego, że dziennie, jak chodzimy po Poznaniu, każdego dnia, każdy z nas widzi więcej osób, niż nasi dziadkowie przez całe życie. Dziennie. No i teraz ktoś powie, co to kurde za obciążenie, jak widzę jakieś twarzyczki albo nie widzę. No i tak i nie. Zobaczcie Państwo, że naszego mózgu, my go próbujemy oszukiwać, ale się nie da. Nasz mózg jest tak zaprzęgnięty, że skanujemy tą przestrzeń, wychwytujemy z niej często na podstawie subtelnych elementów. Tej osobie trzeba powiedzieć dzień dobry, tej powiedzieć cześć, tej sobie kurde nie przypominam skąd, a tamta jest całkiem fajna, to powinienem zapamiętać. Nie? I po prostu i cały czas ten mózg jest w robocie, a w najlepszym wypadku jest na takim stand-by, tak jak ta czerwona lampka w telewizorku. Nie? I to cały czas tam po prostu się kurczę mieli. No i to jest, oczywiście nasz mózg jest super efektywną maszyną, nie? To 20 watów, a to cały czas jedzie, kurczę. ChatGPT podobno potrzebuje od 4 rzędy wielkości więcej, nie? Żeby wygenerować tą, tak szybko tą informację, albo jeszcze więcej. Więc to pokazuje, że jesteśmy wciąż w pracy i jest to przemęczenie. No i teraz, jak ta osoba z tym przemęczeniem, z tym wszystkim, z tym stresem pojedzie do tego, w tą naturę, no to oczywiście można powiedzieć, tak, natura zadziała. Ale to nie jest na pstryknięcie ręki. Bo zanim on się wyłączy, czy ona się wyłączy z tego całego bałaganu, który ma w głowie, to kilka dni w lesie może nie starczyć. I to jest i tak, ja tu powiedziałem, lepszy przypadek. Jest jeszcze gorszy, że narasta coś takiego jak fobia do przyrody. Że po prostu przez nieznajomość przyrody dzieci się na przykład tego boją zupełnie. Nie? Że kurde, mama tutaj glista, nie? Tutaj jakaś ryba, tu tego nie dotknę, potem smarkam, potem jeszcze coś. I to mówię sobie, kurde, palki... Da się to jakoś też wyleczyć, ale jest jedna rzecz, która mnie dobiła. Parę lat temu zrobiono takie badania też w Anglii, że badano stopień zapamiętywania różnych informacji przez dzieci. I dzieciom pokazywano takie karty, na których były rośliny i zwierzęta w pobliżu miejsca zamieszkania i tak zwane pokemony. Kojarzą Państwo pokemony? Takie tam pamperki, nie? Po poznańsku mówiąc. I nawet nie musiały ich te dzieci nazywać. Bo to, że znały więcej pokemonów niż kurde wróbli i tam ptaków i roślin, to było prawie że oczywiste. Ale nawet jak im podawano nowe rzeczy do zapamiętania, to te pokemony zapamiętywały znacznie lepiej niż te żywe organizmy, które mają za płotem. Nie? To pokazuje, że jakby cała uwaga całej generacji jest skierowana w kompletnie innym kierunku. Znaczy ja powiedziałem, że to jest załamujący wynik, no bo on jest załamujący, natomiast na pewno możemy coś z tym zrobić. No, jedno z takich moich doświadczeń, które mam, to jedno to jest takie, że przynajmniej w Polsce nie jest tak źle. Może pokemony są mniej popularne, nie wiem. Ale jedna z rzeczy jest taka, że do nas, do instytutu często przychodzą wycieczki tam z przedszkoli, ze szkół podstawowych, szkół średnich i przychodzą studenci na zajęcia. No to takiej fascynacji przyrodą, jak mają dzieci w przedszkolu, nie ma później żadna inna grupa, a liceum to już jest kurde kompletny dramat. Nie? Że my gdzieś po drodze tą naturalną fascynację po prostu tracimy społecznie i zamiast gdzieś ją próbować kanalizować, wykorzystywać i tak dalej, no to nam się wymyka i czasem sobie głośno myślę, że być może gdyby rodzice wiedzieli o tym, jak ten kontakt z przyrodą również dla zdrowia psychicznego, które jest teraz problemem i dla zdrowia fizycznego jest ważne, no to być może z tymi dziećmi zamiast kupować kolejnego laptopa albo zabierać je do centrum handlowego w sobotę, to lepiej by wsiedli w ten pociąg do Wronek i taką przygodę gdzieś tam przejście przez Miały i okolice po prostu i pokazać, nie? I że też pokazać to, że mamo, nudzi mi się. Ma ci się chwilę nudzić, nie? Kiedy tam będziemy. To jest jak w tych memach.
ja z dziećmi dużo jeździłem, to na pewno to jest jedna taka z dróg, którą moglibyśmy wykorzystać. Bo mi się jeszcze milion wątków pobocznych włącza, zawsze jak o dzieciach i o tym kontakcie z przyrodą. Na przykład jest taka rzecz, którą też zaniedbaliśmy. Uważam, że... No to się nagrywa, no to teraz już będzie. Uważam, że nadmierna sterylność to jest coś, co doprowadza do tragedii. Naprawdę. To ludzie mówią, że mają alergię, że na to mam alergię, na tamto, na siamto. Kurczę, jedna z najlepiej działających hipotez w tym, jak funkcjonuje układ immunologiczny, to jest hipoteza brudnej piaskownicy. Im się więcej jako dziecko po prostu nażarłeś piachu, kurczę, i z czymkolwiek, albo, że tak powiem, zjadłeś coś po sobie z ziemi. Ostatnio widziałem, jak moja córka mówi do mnie: tato, Leon je kupę. Ja mówię: i super. I przyroda to jest też taki właśnie stymulator naszego układu immunologicznego, nie? A nie tylko tego, że mamy świadomie coś z tym lekarzem rozmawiać. Nie? Tylko po prostu to działa często na takich subtelnych, że tak powiem, poziomach, że jeszcze wszystkiego na pewno nie wiemy. Też dodałabym do tego, co wspomniał pan profesor wcześniej, te tysiące twarzy, które widzimy każdego dnia, które stymulują nasz mózg. To jedno, a drugie, co też wspomina się o tym też w badaniach dotyczących zapamiętywania i percepcji, to drugie tyle siedzi w naszym telefonie. I to jest drugi tysiąc, czy ileś tysięcy twarzy, które jeszcze spowalniają już nasze komórki. Nie, ja myślałem, że pani jako pracująca w radiu powie jeszcze coś innego, że przez to właśnie, że wciąż nasz mózg jest w pracy, nie potrafimy się na czymś skupić i na przykład długość piosenek granych w radio, nie? To też jest prawda. Są coraz krótsze, nie? To też jest prawda. Kiedyś standardowo było 3-4 minuty, teraz już idziemy ku 2 minutom, 2,5 to już jest sporo. Beethoven by się nie zdążył rozpędzić nawet. No nie sądzę. Miałby ciężko, Bohemian Rhapsody chyba też, bo to już w ogóle wymyka się ramom. Ja bym została jeszcze na krótki moment. W tym mieście, o którym pan wspomniał, że jesteśmy w nim troszeczkę tak zadokowani i czasami tylko gdzieś wyskakujemy, czy to do lasu, czy to do parku, bo wypad do lasu to jedno, możemy sobie na to pozwolić, dla niektórych będzie to codzienność, dla kogoś rutyna, a dla kogoś ekstra sytuacja. A jak dostosowywać infrastrukturę, w jakiej żyjemy na co dzień, w jakiej pracujemy, do kontaktu z przyrodą? Od razu tak ironicznie przypomina mi się taki obrazek, czy nawet nie obrazek, rzeczywistość w wielu firmach, gdzie na powiedzmy ścianie powitalnej mamy całą ścianę zieleni. Muszaki. Tylko, że potem okazuje się, że ta zieleń, no to właściwie taka plastikowa troszkę, no, albo tak. Z innych materiałów tekstylnych. Zieleń działa, natomiast często jest to taka zieleń atrapowa, która jakiś pewnie wpływ dobry ma, natomiast może niekoniecznie do takiej realnej przyrody nas przybliża. Jak to robić w pracy, jak to robić w mieszkalnictwie, w mieście? To zacznę od krótkiej odpowiedzi. Tak, da się. To będzie proste. Natomiast ja bym nie ignorował tego, że ludzie, nawet te firmy mają te plastikową zieleń. Tak samo jak informatycy na tych krążących, jak komputer się włącza w tryb uśpienia, to gdzieś tam mają obrazki przyrodnicze, bo to pokazuje, że nasz mózg lubi jednak przyrodę. Mm-hmm. Jest takie zjawisko, które nazywa się biofilia, że właśnie ono gdzieś tam podświadomie, nawet te firmy może nie chcąc nic zrobić przyrodniczego specjalnie, i tak gdzieś ta zieleń się pojawia, więc to jest, uważam, całkiem okej. Okay. Tutaj to jak już zanim opowiem o tym mieście i rozwinę to da się, to opowiem dwie ciekawe rzeczy, skąd się w ogóle wzięła ta refleksja nad tym, że warto pracować nad infrastrukturą proprzyrodniczą nie tylko właśnie w tych dzikich obszarach, tylko że rzeczywiście warto ją mieć w mieście. No z oczywistego powodu, że już wiemy, że ta zieleń działa, czy zielona i niebieska infrastruktura, bo tak naprawdę i zieleń i woda działają. To jest jakby jeden element. A jak już było wiadomo, że to działa, tak z grubsza było wiadomo, to od latach 20. ubiegłego wieku, to pewnie kojarzą państwo. Niektórzy starsi pewnie kojarzą taki film telewizji czechosłowackiej Nemocnica na kraju miasta, czyli Szpital na peryferiach. Był taki film i rzeczywiście tak budowano szpitale, zwłaszcza szpitale psychiatryczne, bo już wtedy odkryto, że zieleń działa. Ale powiem państwu, to jest też ciekawy paradoks. Te szpitale budowano na peryferiach, ale nie dlatego, żeby pacjentom było dobrze.
lekarzom. Tylko lekarzom, żeby personel medyczny miał chwilę odskoczni od tych ciężkich pacjentów. Nie? Także taka była idea, dopiero później odkryto, że to jest super również dla pacjentów. Dlaczego ja o tym wspominam? Bo to był pierwszy taki syndrom, że jest coś w tym, nie wiedziano jeszcze dokładnie co. Ale były dwa miasta na świecie, które miały bardzo specyficzną sytuację i musiały rozwiązać problem z dostępem zieleni dla własnych mieszkańców, bo by po prostu to wszystko padło. Czy ktoś z Państwa jest w stanie stypować, jakie miasto miało jeden poważny problem z zielenią? Może Nowy Jork? Nowy Jork nie, to on jest w miarę okej. Okay. Proszę? Tokio? Nie, Tokio też ma w miarę... To ja powiem, bo że ja nie... Ale Tokio jest już blisko. I pierwszy to był Singapur, a tak w zasadzie był drugi. Przez to, że jest wyspą, czy grupą wysp otoczonym no, przez morze i przez kawałek granicy z Malezją, musieli tym zarządzać, ale jeden przykład jest bardzo blisko nas. Berlin Zachodni. Berlin. Po podziale na strefy okupacyjne, Berlin był w zasadzie taką wysepką, czy Berlin Zachodni był wysepką otoczoną przez NRD, prawda? I wrogie systemy względem siebie. No i mieszkańcy Berlina Zachodniego w latach 50. zauważono, że jest naprawdę totalny problem z ich zdrowiem psychicznym, bo nie mają kontaktu z zielenią. Oni sobie nie mogli wyjechać 5 kilometrów za miasto, bo po prostu nie mogli przejść przez ten mur. Nie? I tam zrobiono pierwsze takie zarządzanie infrastrukturą miasta, które miało wpływać potencjalnie bardzo dobrze na mieszkańców. Zobaczcie Państwo, że w Berlinie Zachodnim i zoo jest tak zrobione, i cmentarze są tak zrobione, i wszystko, gdzie da się wcisnąć zieleń, jest otwarte dla ludzi w taki sposób, że to jest zarządzane, że gdzie tylko się dało, żeby posadzić trochę drzew i tak tym sterować, żeby ta zieleń funkcjonowała. No i później właśnie Nowy Jork, Tokio, te duże miasta, te duże megapolie zaczęły to kopiować i te rozwiązania zaczęły wprowadzać. No i teraz jak to robić? No w teorii jest to wszystko super proste. Ja powiem Państwu, jak nam czasem planiści namalują mapki, wyglądają zarąbiście. Naprawdę super. W ogóle to ja tylko chciałem powiedzieć, że w Poznaniu i tak mamy olbrzymie szczęście. Ja wiem, że poznaniacy lubią ponarzekać, ale takiego układu urbanistycznego z cytadelą na środku i z fortami, z czterema klinami zieleni. Można pozazdrościć. To można pozazdrościć. To była jedna z najlepszych koncepcji końca XVIII czy końca XIX wieku tego, jak budować miasto. To naprawdę to jest zbudowane fantastycznie pod tym względem. Nie? Także ale są drobne ale. Znaczy, część planistów zapomina, że żyjemy w klimacie umiarkowanym, strefy umiarkowanej, co oznacza to, że drzewa jesienią nie mają liści, prawda? Te szare drzewa już mogą budować wcale nie taki dobry odbiór, jak te zielone, wręcz przeciwnie, mogą nakręcać depresję. O tym też są badania. Także to trzeba bardzo sprytnie robić, do każdego miejsca dostosowywać i na pewno, ja nawet uczestniczyłem w takim dużym projekcie 13 miast Europy, patrzyliśmy, jak się bioróżnorodność rozkłada. Poznań był jedynym polskim miastem, który w tym uczestniczył. To mogę tylko powiedzieć tak na marginesie. Jeśli chodzi o bioróżnorodność ptaków, mamy najlepszą w Europie, ale na przykład jeśli chodzi o porosty, czyli takie drobne takie skrzyżowanie roślinki z grzybem, taka symbioza, to mamy ich najmniej w Europie, a przypomnę, że porosty są fantastycznymi wskaźnikami jakości powietrza. Także no, mamy jeszcze sporo do roboty, ale mamy też się z czego cieszyć. Także tylko jeszcze wracając, da się to robić, ale trzeba to robić naprawdę bardzo, bardzo mądrze. I są naprawdę są różne koncepcje. W tej chwili jest taka bardzo poważna dyskusja w branży dotyczącej zdrowia publicznego i dostępu do terenów zielonych. Jedna się nazywa land sharing, a druga land sparing. Czyli mówiąc w skrócie, czy lepiej zostawić jeden duży obiekt, do którego ludzie dojadą z paru kilometrów, czy lepiej zrobić coś takiego, że nie mamy pieniędzy i przestrzeni na duży obiekt, zostawmy parę małych obiektów, za to takich, że ludzie będą mieli go najdalej 100 metrów od siebie. Nie? I powiem Państwu, jeszcze się nie znalazł taki mądry, który by pokazał, że jedno działa lepiej od drugiego. Na różne parametry, również na parametry zdrowotne, różne czynniki działają różne, nawet na ludzi
w różnym wieku różne czynniki, no bo przecież mamy starzejące się społeczeństwo, prawda? Tutaj kolega mówił o tych wyzwaniach na przyszłość, Merit of Future, to jednym z poważnych, my też sobie na uczelniach zadajemy to pytanie, no skoro no jest problem demograficzny, kto będzie naszym studentem i czy będziemy mieć studentów. Jeśli, nie wiem, czy Państwo zdają sprawę, to mnie na przykład wciąż zaskakuje. W Polsce ludzi powyżej 50 roku życia, czyli można powiedzieć no, postreprodukcyjnych, chociażby się chciało jeszcze może, ale postreprodukcyjnych, mamy chyba około 7 milionów. Wiem, że tyle, co Austria i Słowacja razem. Czyli jakby tam wszystkich Austriaków i Słowaków wytłuc, to my tam spokojnie możemy się wszyscy przeprowadzić. Mówię my, bo ja już też jestem po 50. Nie? Także to na pewno zbuduje coś takiego, że będziemy musieli inaczej myśleć o zarządzaniu infrastrukturą miejską, no bo motoryka, chociażby zdolność dojścia, zdolność dojechania wózkiem jest zupełnie inna niż do ludzi, którzy są super zdrowi. Nie? Mhm. Także to myślę, że to się będzie zmieniało na naszych oczach i super, jakby bardzo dobrze by było, gdyby ci, którzy zarządzają miastami, no mieli świadomość nie jednej kadencji, tylko tego, co w historii mieli poprzednicy, którzy budowali nowoczesny Poznań, że buduje się miasto nie na 5 lat, nie nawet nie na 50, tylko raczej z myślą o tym, co będzie za 250 lat. No to taka refleksja poza tematem. No właśnie całkowicie w temacie, bo już powoli zbliżamy się do końca. Proszę uszykować pytania. Jeżeli macie takowe, to będzie zaraz na to dobry moment. Wyciągnąć i zapytać. Tak jest. A ja zapytam, czy Państwo ze mną uzgadniali. Tak jest. I dlatego właśnie chciałam ten wątek przyszłości pociągnąć, ponieważ Merit for Future, czyli szukamy dobrych rozwiązań i w kontekście tej całej natury, tego jak przyroda nam służy, to tak zastanawiam się, czy w ogóle jest możliwe, by żyć w symbiozie. Z jednej strony móc czerpać z natury to, co najlepsze, ale zarazem też jej coś dać. I czy jest to jakaś recepta na przyszłość, zarówno jeśli chodzi o czerpanie z tego, co daje nam chociażby las, dzika przyroda, ale też z tą całą, o której Pan wspomniał, zielenią, zieloną, niebieską infrastrukturą w mieście. Czy to jest jakaś sytuacja balansu, do którego możemy dążyć? Bo mam wrażenie, że jest spora nierównowaga, jeśli chodzi o czerpanie przez człowieka. Powiem więcej, o tym też jest super naukowa refleksja. Ostatnie parę lat jest taka koncepcja, która nazywa się ecosystem services, czyli świadczenia ekosystemowe, że my potrafimy bardzo dobrze policzyć, co nam przyroda daje, ale jakby nikt wcześniej się nie zastanawiał, co my dajemy przyrodzie w jedną czy w drugą stronę. I teraz pani powiedziała o balansie. Ja osobiście nie lubię słówka balans, mogę powiedzieć dlaczego. Wydaje mi się, że balans można zbudować, jak ktoś pamięta jeszcze tą fizykę prostą, no to można zbudować ją bardzo daleko, kładąc wartości skrajne na osiach. Chodzi raczej o harmonię, o to, żeby to tak w dobrym utworze muzycznym, żeby te różne nutki tam z sobą zgrać. I teraz odpowiedź może być taka bardzo refleksyjna, czyli że jak się nie zbalansujemy albo nie zharmonizujemy, to po nas, prędzej czy później. Drugie, no nie mamy dobrych dowodów naukowych, czy to działa, czy nie działa, no bo Ziemia jest tylko jedna. Elon Musk robi wszystko, żebyśmy polecieli na Marsa, kibicuję mu bardzo, natomiast nie jestem pewien, czy da się tam bez przyrody. Nie? I to na pewno odpowiedź jest taka, że znaczy, to zaczęliśmy od tego, że w pandemii ludzie sobie zdali sprawę, że czegoś nam brakuje. No i teraz żyjąc w tym wszystkim, coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że czegoś nam brakuje. Że zobaczcie Państwo, że to, co było jakby... My zaczynamy płacić za takie rzeczy, które dla naszych dziadków były normalnością. Nie? Za zjedzenie tam robaczywego jabłka, za powąchanie kwiatka, za pochodzenie na boso po mchu. No ale to być za może. Za spotkanie z alpakami. Za spotkanie z alpakami, tak. No takie właśnie, za takie rzeczy, które no, społeczeństwa te agrarne, czy postagrarne przez chwilę, no, miały to po prostu w sobie. Nie? Ja myślę, że... Znaczy ja ogólnie jestem w ogóle optymistą, ponieważ uważam, że pesymizm w rozwiązaniach i technologicznych, i w filozofii naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Przynajmniej skrajny pesymizm A mamy dużo przykładów tego, że nasze relacje z przyrodą możemy ułożyć, nie tylko, że powinniśmy, ale że naprawdę mamy argumenty, że da się wiele rzeczy zrobić. Że mnóstwo spieprzyliśmy, to jest wszystko prawda, ale
Ja myślę, że my w ogóle się nękamy tymi negatywnymi wiadomościami. Ale jakby nawet tutaj dookoła popatrzeć, ja dzisiaj idąc sobie tutaj sobie pomyślałem, budynek obok, budynek Akademii Ekonomicznej, tak, czy Uniwersytetu Ekonomicznego, to ta wieża, nie? Brzydkie to jak kurde szkarada kompletna, nie? Ale wspominam o tym budynku dlatego, bo na przykład na jego ostatnim piętrze jest gniazdo sokoła wędrownego, gatunek, który w zasadzie wyginął. W Polsce wyginął na 50 lat, a w tej chwili mamy już około 300 par lęgowych. Taki po prostu wystarczy nie przeszkadzać czasem i przyroda ma niesamowitą tą siłę witalną do tego, żeby się odrodzić. Nie? Także jak są takie pozytywne przykłady, to zawsze chętniej się pracuje, bo to pokazuje też, że kurczę, jak nie będę przeszkadzał, albo jak tylko tą presję troszkę obniżymy, to będzie służyło i samej tej przyrodzie, a dzisiaj już wiemy, że to także nam służy. Nie? Mhm. Ja przepraszam za ten przykład ornitologiczny, ale ja to jest u mnie już to. Ja ptaki lubię najbardziej ze wszystkich zwierząt i uważam, że to jest w ogóle poza wszelką debatą publiczną, czy to są najlepsze zwierzęta, czy nie. Takiej pasji byśmy sobie życzyli wszystkim tu zgromadzonym. No i do zgromadzonych pytanie, czy jakieś pytania, kwestie się pojawiły? Proszę bardzo. Ja tylko powiem, to też się, Ryszard, zmienia. Nie wiem, czy w Polsce są, znaczy na pewno są, bo była jedna pani z Warszawy, gdzieś pod Warszawą prowadzi takie przedszkole w lesie, ale ja byłem bardzo często jeszcze z przyczyn rodzinnych na Zaolzie, to jest Śląsk Cieszyński po czeskiej stronie, tam gdzie są te polskie miasto, czyli Cieszyn, czeski Cieszyn i te 40 polskich wsi. I tam są bardzo modne przedszkola leśne, właśnie żeby ten strach przed lasem w dzieciach, jakby to powiedzieć, wyeliminować go wśród dzieci. I to są oczywiście przedszkola prywatne, bardzo drogie, czy relatywnie drogie. Byłem tam parę razy na takich ciekawych spotkaniach i to jedna z rzeczy mnie zafascynowała, że te dzieciaki są cały czas na świeżym powietrzu. Nawet jedzą na ognisku, strużą patyki, śpią, leżakowanie jest w hamakach. No po prostu szok. Nie? I ja myślę, że takimi drobnymi kroczkami gdzieś tam da się pokazać, że możemy jakby z powrotem włączyć się w takie funkcjonowanie naturalne. A Ryszard, jedno muszę zaprotestować, ale tylko delikatnie, żeby nie łączyć z całej przyrody i całej terapii przyrodniczej wyłącznie z lasem. My jesteśmy gatunkiem, który tak naprawdę wyewoluował na sawannie i przestrzenie półotwarte są absolutnie fantastyczne. W lesie też jak się usiądzie na polanie i się oprze... No hamaka się już słabiej, hamak się słabiej powie, ale na pastwisku między takimi tam śliwkami. I nasz mózg lubi przestrzeń półotwartą, między innymi dlatego, że szuka tego bezpieczeństwa. Zobaczcie Państwo, jak wchodzimy, jest ten sam mechanizm. Jak wchodzimy do restauracji, do knajpki gdzieś, to intuicyjnie większość z nas szuka miejsca pod ścianą w rogu. Nie dlatego, że jest introwertykami, tylko żeby mieć plecy osłonięte. Nie? I że po prostu przynajmniej jedną część sobie... Jak jeszcze, Rysiu, powiedziałeś, pamiętasz, jak paliliśmy ognisko w Miałach? No to teraz mi się przypomina jakie można prostymi metodami takie atawizmy pozytywne z dzieci i z młodzieży próbować wyłuskiwać. Jak się tylko zapali ognisko, powiem Państwu, że nawet miastowe dzieci raz, dwa odkrywają, że da się bawić z ogniem, że coś się da spalić, że da się pobrudzić trochę. No i po prostu jak tylko by się troszeczkę chciało robić, ale jesteśmy tak powiązane ręce mamy przez różne przepisy, od przeciwpożarowych po prostu pod opiekę nad dziećmi i kazus, jak to się Kamilek, czy jak to się tam nazywa, że to po prostu szkoda czasem gadać, nie? Ale można tam próbować coś takiego robić i naprawdę, i również ten lęk przed lasem, no, próbować z ludzi eliminować. To nie pójdzie łatwo, to ja się zgadzam, że to jest bardzo gdzieś głęboko, ale trzeba się tam, no nada staracja, jak mawiali Rosjanie. Tak? Trzeba próbować. Czy jeszcze jakieś pytania, wolne głosy są? Zupełnie nie robią. Powiem panu, że myśmy ten projekt Biodiversa, on się nazywał, i BioVenst, to było płacone z dużego projektu międzynarodowego i Poznań jest być może jednym z lepiej zbadanych miast przez przypadek, ale też wszystkiego nie zinwentaryzowaliśmy. Wylosowaliśmy tam około 160 terenów zielonych w mieście, się zdziwiłem, 380 chyba Google pokazuje, jak się tam wyliczy. Myśmy badali, bo pan powie inwentaryzację przyrodniczą. Jak powiemy to w mieście, no to dobra, to oni tam rozumieją, że trzeba policzyć ptaki,
teraz pszczoły dzikie, bo to jest modne i to też w instytucie robimy. Jeszcze nawet nietoperza zrozumieją i tego dzika. I, ale jak już my im powiedzieliśmy, że na przykład na liściach są specyficzne bakterie, albo jak mają policzyć roztocze, pająki i coś tam, a prawdziwa inwentaryzacja powinna obejmować różne te obiekty, no to jest dramatycznie słabo. Ja powiem tak, z tego co wiem, odgórnych planów nie ma, natomiast mnóstwo miast robi sobie takie ambitne same projekty i stara się to badać. Na przykład jeden z najlepiej rozpoznanych obiektów pod względem inwentaryzacji, chyba 22 różne taksony były badane, to jest Las Bielański w Warszawie. Nie? Ale zobaczcie Państwo, jeden las w obrębie olbrzymiej megapolii ponad 3-milionowej. Nie? No to pokazuje, gdzie mamy do czynienia. A to jeszcze Panu powiem, to już nie wiem, czy to jest żart, czy po prostu smutna konstatacja. Tak naprawdę nie, jest coraz trudniej ze specjalistami, którzy rozpoznają jakieś taksony poszczególne, ponieważ oczywiście na studiach tego uczymy, ale to nie jest atrakcyjna dziedzina, tak jak, nie wiem, biologia molekularna albo jak medycyna, no, że tam będziesz rozpoznawał roztocze albo pająki albo coś i tych specjalistów naprawdę zaczyna brakować do tego stopnia, że wręcz się mówi o kryzysie taksonomicznym, nie? Że my wiemy, że świat ginie, ale za chwilę nawet nie będziemy potrafili opisać po prostu, co nam znika. Nie? Więcej gatunków najprawdopodobniej znika codziennie niż jest zapisywanych. Jakbyśmy mieli patrzeć na te badania dotyczące właśnie kontaktu z przyrodą, ja trochę te ryby pominąłem, można powiedzieć, nawet celowo. Nie dlatego, że sam nie wędkuję, ale też dlatego pominąłem, że tam jest jednak prosty element konsumpcyjny w tym wszystkim. Nie, że do dzisiaj to współczesne wędkarstwo raczej abstrahuje od tego elementu konsumpcyjnego, tylko bardziej się skierowuje na to, idę nad wodą, żeby mieć chwilę świętego spokoju. I rzeczywiście jest mnóstwo takich badań. Naprawdę to jest właśnie ta grupa, która powinna zostać doceniona, to mea culpa. Natomiast ja to na obronę powiem, że jak pani pytała o zieleń, to ja też mówiłem o tym blue infrastructure, że, tak, że ta woda gdzieś też się powinna w tym po prostu pojawiać. No i jeszcze w jednym ma pani rację, że chyba wędkarzy to w Polsce jest około miliona tych, co kurczę w ogóle wędkują, a tych, co chodzą na ptaki w najlepszych szacunkach jest około 140 tysięcy. Ale tylko coś powiem. Myślę, jak myśmy z Krzysztofem się zaczynali interesować ptakami, to myślę, że nie skłamiam, jak powiem, że znaliśmy prawie wszystkich albo wszystkich w Polsce, którzy się tym interesują. W przypadku wędkarzy znać wszystkich w swoim mieście jest już ciężko, prawda? No tak. Natomiast w tej chwili w Polsce lista taka na Facebooku, identyfikacja ptaków, to jest chyba 160 tysięcy ludzi tam jest zapisanych. Tych, które interesują takie drobne szczególiki dotyczące rozpoznawania ptaków. Nie? To pokazuje, jak dynamicznie te hobby związane z przyrodą się rozwijają. Jeszcze pani wspomniała o tych rybach i o tym wędkarstwie, to też mi się przypomniał przykład. Gdzieś widziałem ostatnio, całkiem niedawno, takie badania jakieś socjologiczne, że w Polsce, w miastach powiatowych jest więcej sklepów wędkarskich niż księgarni. Całkiem jest to możliwe. I teraz nie wiem, co o tym sądzić, ale rozumiem, że kontakt z wodą jest bardzo ważny i ciekawy, ale kontakt z książką też bywa dobry. Nie? I tak... Zresztą powiem Państwu, ja to też mam taką refleksję. Jak powiedziałem, pracuję za granicą. Wcześniej pracowałem też w różnych innych miejscach. Pracowałem też w Czechach. To jest takie zaskakujące, że jak się przejdzie granicę nawet polskiego Cieszyna, w którym akurat są księgarnie, i czeskiego Cieszyna, który jest brzydki, mniejszy i w ogóle beznadziejny, ale gdzie na każdej ulicy praktycznie jest księgarnia. W Czechach są księgarnie na wsiach, a u nas mamy miasta powiatowe. Mogę strzelić jeden przykład, który mnie ostatnio prawie że dobił. Świebodzin. Duże miasto, nie wiem ile to ma, 40 tysięcy pewnie, nie? Nie ma żadnej księgarni. To jest po prostu... Ale nie przyszliśmy pogadać o książkach. Nie? Ale widziałem w uczelniach biznesowych, bo myślę, że to jedna z rzeczy, która przychodzi mi do głowy i to teraz jest... Widziałem w paru miejscach już... To, o czym wspomniałem, to ecosystem services, czyli właśnie ta wycena dóbr środowiskowych i to takich nieoczywistych, no bo jesteśmy w stanie ocenić, ile las nam daje drewna, ile to drewno kosztuje. Ostatecznie jesteśmy w stanie policzyć, ile waży i kosztuje ten węgorz, którego ten pani tam kolega łapie, nie? Albo pani, kurde, jak pani, to idę na ryby. Ale
A, no dobra, kurczę, to proszę Państwa, to wycinamy. No i właśnie doradziłbym, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, takie biznesowe bardziej, to ecosystem services, taka na pewno refleksja, którą można rzucać na różnych kierunkach studiów, czyli to informacje o świadczeniach ekosystemowych, bo to się przyda każdemu, od księgowej po dyrektorkę firmy. Nie? I to, żeby gdzieś tą świadomość mieć. Ja w ogóle programy studiów. Tak, ale takie drobne rzeczy, które tam można powrzucać, które gdzieś tam zawsze działają. Mi się też podoba ten koncept, który pan chyba mówił o Tokio, nie? Który Japończycy teraz mają. Ale w Stanach też on jest coraz bardziej popularny, nawet w szkołach biznesowych, że spora część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu. Nie? Że to nie jest już tylko siedzenie przy tablicy i przed czymś, tylko po prostu siedzi się na ławkach, dyskutuje, seminaria się robi. Przepraszam, uśmiecham się, powiem Państwu anegdotę, kurde, z mojego instytutu, Institute of Advanced Studies w Monachium. Mamy takie ławki metalowe, takie druciane. I te ławki są tak ułożone w takim kręgu i to w domyśle miało być miejsce, gdzie spotykamy się interdyscyplinarnie, gdzie przychodzi tam, nie wiem, akurat w moim zespole każdy z innej specjalizacji, od fizyki teoretycznej, biolog, koleżanka psycholog, trójka lekarzy z zupełnie różnych specjalizacji, ekonomista, a jeszcze nie wiem, co robi ta dziewczyna jedna, ona jest po jakiejś filologii dziwnej, ale jakiejś tam dalekowschodniej którejś. No i w zamierzeniu na tych ławkach miały być spotkania interdyscyplinarne. Kurde, zielsko tam takie wyrosło, że już ławek nie widać. Nie? To pokazuje, że no, trzeba korzystać z infrastruktury, a nie tylko ją zakładać i o niej mówić. Nie? Także, ale taki przykład, który mi na pewno, ten, który powiedziałem o tym, żeby te zajęcia odbywać w terenie, ja też powiem Państwu, to my jesteśmy uczelnią przyrodniczą, więc to jest jakby oczywiste. Ja też zauważyłem, że młodzież lubi czasem robić konkretne rzeczy. A już mówię, do czego zmierzam. Że to, co to też na akademiach medycznych widać, że w dużej części porezygnowaliśmy z różnych względów, nie tylko ze względów finansowych, właśnie z tych względów wrażliwościowych, albo nie wiem, jak to zwał, pies zwał, że część zajęć z anatomii, część zajęć z histologii, część zajęć z morfologii odbywa się na sztucznych preparatach. Ale powiem Państwu, że jak się znajdzie trupa, kurde, wiewiórki albo czegokolwiek innego i to się przyniesie na zajęcia, to jest dopiero jazda. Nie? Że oni wtedy czują, że mają kontakt, dobra, z przyrodą już lekko przejechaną, ale że taki właśnie konkret, że coś namacalnego, coś dotykania, ja tylko mówię, że teraz nie robimy fotek, bo to jest zakazane albo coś tam, nie? Ale że da się takie rzeczy wykorzystywać i to też jest kontakt z przyrodą. Ja zauważyłem na różnych zajęciach, że nasz budynek przylega bezpośrednio do ogrodu dendrologicznego, że jak my wyjdziemy i to też jest niezłe, to na dzieci super działa, może nie na studentów merito. To zawsze koleżanki mówią, że tego mi najbardziej zazdroszczą. Jak się dziecku da lornetkę, proszę Państwa, kurde, mamy całe zajęcia półtorej godziny z czaszki, tylko mogliby to oglądać. Z tej patrzą tak, z tej patrzą tak. I to też uczy tego kontaktu z przyrodą. Nie? Bo oni prędzej czy później spojrzą na tego ptaka, owada, na coś tam. I Ryszu, jeśli... Ja w ogóle myślę, że taka zbiorowa inteligencja ludzi, w sensie, że jak się posadzisz 15 osób i powiesz im losowe słowa, jak mają połączyć to z sobą, ludzie są na tyle kreatywni, że nawet strategię ci napiszą bez czata GPT. Ja to powiem Państwu, w Instytucie Studiów Zaawansowanych no, naprawdę czasem są takie kosmiczne rzeczy, że ja sobie naprawdę ciężko radzę. W tym roku byłem na konferencji, to nic, prowadziłem sesję i to nie jest żart. Z 5 referatów, które były w mojej sesji, nie zrozumiałem nawet tytułu żadnego. No kurde, jakaś fizyka teoretyczna, to było jedno, które zrozumiałem, że to jest fizyka teoretyczna i ostatni zrozumiałem, że samochody autonomiczne. Moja zdolność, że tak powiem, ogarnienia spraw motoryzacyjnych jest daleko gorsza od przeciętnej. Przyszedłem tu pieszo dlatego. No i po prostu i taka koleżanka, która chciała napisać spójną rzecz, co my z tego wynieśliśmy, po prostu wszyscy tak siedzieli, patrzyli. Nie tylko ja nie rozumiałem, tylko te referaty były tak hermetyczne, że nawet inny specjalista tego często nie rozumie. No bo to są, no nie wiem, jak w jakimś kodowaniu
fizyki teoretycznej, tam są już naprawdę takie specjalistyczne rzeczy, że to rozumiem, nie wiem, 5 osób na świecie. Niestety na konferencji była tylko jedna. Więc później zrobiła taką zabawę, bo mieliśmy na podstawie tego zbudować strategię rozwoju Instytutu. Zrobiła taką zabawę, że przykleiliśmy takie karteczki, takie z jedne, kto co zapamiętał z tego, i te karteczki przykleiła na tablicę, sfotografowała, każdemu z nas to dała i mieliśmy losowo coś z tymi wyrazami. Ja mówię, kurczę, co za głupota, przecież z tego nic nie wyjdzie. Proszę Państwa, po 2 godzinach mieliśmy napisaną strategię. To także naprawdę, czasem sobie nie zdajemy sprawy, jaki ludzki mózg jest kreatywny, tylko go tam czasem trzeba gdzieś popchnąć. Nie? Mhm. Dlatego ja tak dość optymistycznie mimo wszystko patrzę w przyszłość. Bo cały czas mi się wydaje, że jak już będzie tutaj za ciasno, to polecimy na Marsa. No, pewnie tak. To zacznę od tego drugiego, co jest prostsze. Bo tak naprawdę nie mamy nic wyjątkowego, ale mamy wszystko. W sensie, że pozbieraliśmy do tego koszyka, można powiedzieć, wszystko, co jest relatywnie pospolite, ale jest tego bardzo dużo i to wszystko jest. Na przykład w Poznaniu mamy prawie wszystkie gatunki dzięcioła, włącznie z dzięciołem. To jest zasługa władz Poznania? Nie. Zwierzęta wybrały. No, zwierzęta wybrały, bo no, władz z 1800 któregoś roku, które zrobiły takie rozwiązania planistyczne. Nie? No bo tak, de facto ruchu Drang na Hostem, nie? I że chciał mieć fortecę na wschodzie. I na przykład mamy te gatunki dzięciołów. Jeśli mamy coś specyficznego, ale to nie jest jakieś specyficzne, na przykład w porównaniu do Pragi czeskiej, mamy pliszkę górską już lęgową, nie? W Poznaniu. Mamy no, park sołaczki, który jest bardzo duży i mamy te naturalne dziuplaki, czyli o, to też jest ciekawe w Poznaniu, bo to jest dla nas to jest być może oczywiste, ale mamy 2 gatunki pełzaczy. Na zachodzie Europy mają tylko pełzacza ogrodowego, na wschódnym nas mają tylko pełzacza leśnego. My mamy oba. My mamy oba gatunki słowików, czyli słowika rdzowego i słowika szarego, bo jesteśmy w tej strefie, gdzie akurat Poznań jest idealną granicą. Także i te drobne rzeczy de facto nazbierały tego, że mamy tam o 10 czy 12 gatunków więcej niż Praga, a o 20 parę więcej niż Paryż. Nie? Także to jest pierwsze pytanie. Drugie to jest takie o te owce. No to oczywiście rodzinna kwestia. Nie, że kto ma owce, ten ma co chce. Ja wychowywałem się u dziadków na wsi, a część mojej rodziny pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, z Zaolzia właśnie. No i mój kuzyn lat temu, przepraszam, jest rok młodszy ode mnie, a jest na emeryturze. To jest, uważam, skandal. Jest lekarzem weterynarii, ale dlaczego jest na emeryturze? Bo pracował w armii jako lekarz. I w wieku 44 lat poszedł na EMę. No i tak czasem gadaliśmy sobie, on mówi, kurczę, moim największym marzeniem zawsze było mieć owce, wrócić do tego, co dziadkowie mieli i tak. No i tak się zaczęło, no i dużo o tym rozmawialiśmy. Ja zobaczyłem, jak na to pastwisko przylatują ptaki, jak salamandry mają te swoje tam, te miejsca składania skrzeku, ile tam zwierząt w ogóle z tych owiec korzysta. No i to już się wydarzyło to z 10 lat temu albo więcej. No i zacząłem się interesować, czy istnieją jakieś badania naukowe dotyczące tego kontaktu z owcami. I okazało się, że tych badań troszkę jest, że są takie kraje, które wiadomo, że owcami stoją, czyli Wielka Brytania albo Nowa Zelandia, ale jest kraj, gdzie jest owiec chyba o 170 razy więcej niż ludzi. Ktoś ma strzał? Gdzie może być? To nie jest kraj, to jest de facto terytorium zamorskie. Falklandy. Albo Malwiny, jak ktoś jest zwolennikiem argentyńskiej okupacji. To na Falklandach jest tak dużo owiec. No i to mnie zaczęło też fascynować, bo to jest, ten mechanizm jest podobny do ptaków, że z dystansu. A z drugiej strony jest to, o czym pani mówiła przy tych rybkach. Też jest element konsumpcyjny. Znaczy ja nie mówię, że rybka lubi pływać, owca też. ma takie. I tak zaczęliśmy zbierać różne rzeczy. I na przykład owca jest takim zwierzęciem, które tradycyjnie było zabijane, to z niej dało się wykorzystać absolutnie wszystko. To by można było powiedzieć taka, to co teraz jest zero waste economy, to w owczarstwie, dobra, nie we współczesnym, tylko w tym tradycyjnym, który mnie interesuje, było taką rzeczą normalną. Czyli z owcy wykorzystywaliśmy wełnę, wykorzystywaliśmy rogi, z których dało się napić, prawda? Wykorzystywaliśmy kości, z których zrobiono pierwsze piszczałki, wykorzystywaliśmy jelita, z których budowano struny do gęślików, do tych skrzypiec góralskich, że oczywiście czyli mięśnie i podroby jako wyroby
mięsne i wędliniarskie, że co tam jeszcze było. O, nawet jak odchody były w tym, w przewodzie pokarmowym, tylko nawóz szły, tak? Także po prostu naprawdę zero waste economy. Nie? I to mnie też tak jakby do tego wszystkiego mocno, mocno skłoniło. Myślałem, że liczenie. To też. To o tym też piszemy. Bo kurczę, ja już nie chcę, bo tyle wątków otwieramy. A jednym z podstaw tego, że nasze zdrowie psychiczne szwankuje, to jest dyskomfort snu. To jest naprawdę rzecz, którą bardzo łatwo się możemy zdiagnozować, czy mamy jakieś problemy z sobą. Nie? To jest po prostu, że śpimy, dobra, ja nie mówię o facetach w moim wieku, że musi dwa razy w nocy wstawać, ale to już są kwestie uroki ontogenezy, jak ja to mówię. Czyli, że po prostu pęcherz nie wytrzyma napięcia. Nie? Ale taki mocny dyskomfort snu, że nie możemy zasnąć, że się budzimy, że się przewracamy z boku na bok, że się drapiemy, że się pocimy nadmiernie, ale największy problem to jest zaśnięcie. Nie? I robiono eksperymenty z tym liczeniem owiec. Takie tam, wyobrażaj sobie owce, policz owce, i ludzie naprawdę zwiększali taką prostą techniką swój komfort snu. Także takich rzeczy, o których tutaj wspominamy, właśnie o tym Ship Hotel też, o muzyce, nawet nie o samym beczeniu, tylko o tym, co powstało kulturowo wokół owiec, tego jest naprawdę mnóstwo. Także te zainteresowania, mówię, to nie były takie, że to jest coś, co mnie tak fascynowało jak ptaki, tylko to przyszło daleko później, ale kręci mnie mocno. I tak tematy milczenia owiec, żeśmy przeszli do meritum. To ja muszę skomentować. Przepraszam, bo pani tutaj, mam jedną pracę naukową, zatytułowana jest Milczenie owiec, naprawdę. Nie B, tylko jest o milczeniu owiec. Okazuje się, pewnie państwo kojarzą, w Polsce mieliśmy w 1985 roku około 3 milionów owiec. Nie? W tej chwili mamy około 300 tysięcy i tak się poprawiło przez ostatnie 10 lat. Ale tych owczarni mieliśmy całe mnóstwo. Zobaczcie państwo, ile miejscowości jest w Polsce. Owczary, Baranówko, Baranowo, tutaj pod Poznaniem, koło Mosiny. Nie? Wszędzie mamy te miejscowości. Tam wszędzie były. Myśmy z kolegami z pracy, z Rychem Stepą, który pracuje w katedrze hodowli owiec, i z Grześkiem Grzywaczewskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, znaleźliśmy takie miejsca, takie już często zapomniane, gdzieś ja tam pamiętałem, pytałem po rodzinie, i sprawdzaliśmy, jak te miejsca dzisiaj wyglądają, ale nie tylko na mapach satelitarnych, tylko my tam wszędzie pojechaliśmy, pobraliśmy próbkę gleby i pobraliśmy bank nasion, czyli te resztki nasion, które gdzieś tam w glebie. I wiedzą państwo, bo że po 50 latach te ślady w tej roślinności, w strukturze gleby i w tym wszystkim są nadal widoczne. Także to, dlatego to nazwaliśmy milczenie owiec trochę przewrotnie. Owiec już tam nie ma, ale ten ślad cały czas działał. No właśnie, te ślady przyrody i natury są z nami. Czy są jeszcze ślady pytań? Czy jeszcze jakaś kwestia? Czy powoli będziemy zmierzać do końca? Pół godziny poślizgu mamy. O tym, w jaki sposób przyroda leczy. Myślę, wieloaspektowo i w wielu różnych ścieżkach porozmawialiśmy dzisiaj. A był z nami pan profesor Piotr Trojanowski, któremu bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja państwu bardzo dziękuję. Super.